Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Adamczewski i jestem wicedyrektorem do spraw serwisu aplikacyjnego w firmie BCC. Serwisu aplikacyjnego, czyli zbioru usług, które umożliwiają szerokie wsparcie Państwa, naszych klientów, szerokie wsparcie bieżącej eksploatacji systemów SAP u naszych klientów. W trakcie naszego webinara dzisiaj chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o tym, dlaczego uważamy, że serwis aplikacyjny może pomóc naszym klientom, być może również Państwu, w efektywnym wykorzystywaniu systemu SAP w tej codziennej pracy. Zanim sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego coś może w czymś pomóc, warto sobie zastanowić, co nam może przeszkadzać w codziennej eksploatacji systemu SAP. Tak naprawdę podstawowym i chyba takim naturalnym i tak naprawdę naturalnym elementem, który tak naprawdę pierwszym i najczęstszym problemem, który przeszkadza nam w eksploatacji systemu SAP, jest tak naprawdę brak wykonania podstawowych czynności w systemie. Albo mamy jakiś błąd, albo mamy jakiś, przepraszam, bo się okazuje, że nie widać. Sekundkę, problemy. Pierwszym problemem jest to, że nie możemy wykonać w systemie jakichś czynności. Nie możemy wystawić dokumentu, nie możemy zaksięgować dokumentu. Coś działa tak, jak nie tak, jak powinno, albo efekty, które przynosi jakiś raport, są na pierwszy rzut oka niezgodne z Państwa oczekiwaniami. Drugim problemem, który może też przeszkadzać w korzystaniu z systemu, jest niewiedza, jak wykonać jakąś czynność. Być może mamy sytuację, że przychodzi nam nowy pracownik, nowy pracownik, którego musimy zatrudnić, który ma, nie wiem, pierwszy raz zatrudniamy kogoś na 5/7 etatu, być może z urlopem tacierzyńskim, czy przyjmujemy w środkach trwałych, środek trwały z jakąś pierwszą specyficzną metodą amortyzacyjną. I nagle powstaje pytanie, jak to wykonać, bo tego nigdy nie robiliśmy, a robimy to bardzo rzadko. Kolejnym elementem, który może nam przeszkadzać, jest to, że zmieniają się nam zewnętrzne uwarunkowania, w których przychodzi nam prowadzić nasz biznes. Być może Państwo zmieniacie jakąś paletę produktów, być może Państwo wprowadzacie nowy wyrób gotowy, być może otwieracie Państwo nowy magazyn, nawiązujecie współpracę z nowym bankiem, który będzie wysyłał przelewy bankowe w nowym formacie. To wszystko powoduje, że nagle musimy nasz system SAP dostosować do zmieniających się zewnętrznych Państwa uwarunkowań. Ale również zewnętrzne uwarunkowania mogą być zmieniane przez naszych rządzących. Mogą się pojawiać zmiany prawa, mogą się pojawiać zmiany przepisów, które powodują, że musimy też zmienić system. No tutaj takim doskonałym przykładem jest słynna zmiana VAT-u w latach 2010 i potem 2014, czy też średnio raz na kwartał częste jakieś drobne zmiany prawa pracy, które wymuszają szereg drobnych lub bardziej poważnych zmian w systemach kadrowo-płacowych, żeby być zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. I na koniec mogą się zdarzać również braki kadrowe czy braki kompetencyjne. Być może zwolnią się Państwa pracownicy, którzy do tej pory doskonale radzili sobie z wykonywaniem jakichś czynności w systemie. Przychodzą nowe osoby, które nagle nie wiedzą, jak pewne czynności zrobić. Potrafią je zrobić w tym, nazwijmy to, normalnym świecie, natomiast nie potrafią efektywnie ich odzwierciedlić w systemie SAP i znowu to powoduje, że nagle jakby ta efektywność systemu gdzieś tam nam spada. Pytanie pewnie, które sobie każdy, na które każdy z Państwa potrafi sobie odpowiedzieć, czy te problemy w Państwa organizacji występują. Moim zdaniem problemy, o których powiedziałem, występują w zasadzie w każdej organizacji. Pytanie tylko jest, które problemy, kiedy i jak często będą występowały u Państwa, ponieważ każda z organizacji, każda z firm ma różną specyfikę działania. Są firmy, które mają stabilne systemy i tam mało jest błędów, a być może tylko jest potrzeba dostosowania systemu do nowych rozwiązań, do nowych wymagań. Są też organizacje, gdzie sytuacja jest zgoła inna, system jest cały czas rozwijany i zarówno mamy problemy dotyczące rozwiązywania
incydentów, które się nam pojawiają i przeszkadzają w efektywnej pracy, jak również musimy system dostosować do zmieniających się realiów. I najważniejszym chyba pytaniem jest kwestia, jak nasza organizacja potrafi się przygotować na to, że takie problemy nam wystąpią. Jak potrafi zareagować na wystąpienie różnego rodzaju problemów, które mają wpływ na obniżenie wydajności i dostępności systemu SAP do wspierania Państwa działalności organizacyjnej, biznesowej. Oczywiście takim naturalnym kierunkiem jest szukanie pomocy przede wszystkim u siebie, czyli jakby budowanie wewnętrznej organizacji wspierającej. Tak naturalnie system SAP jest systemem informatycznym, czyli należy do tego zakresu, do obszaru odpowiedzialności na ogół służb informatycznych, czyli można sobie w pierwszym kroku pomyśleć, że wszystkie problemy, które nam trafią z SAP-em, będziemy przekazywali do specjalisty IT. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy te osoby znają system SAP. System SAP jest specyficznym systemem, wielce zbudowanym z całym szeregiem możliwości konfiguracyjnych. Stąd jest pytanie, czy ta osoba będzie znała system SAP. Jeżeli nie, to odpowiedzią może być specjalista, już specjalista SAP, czyli osoba, która będzie ten system znała, będzie się w nim umiała poruszać. Natomiast tutaj nadal się pojawiają pytania, czy taka osoba zna wszystkie obszary SAP, które są w Państwa firmie, w Państwa organizacji wykorzystywane. O ile w obszarze kadrowo-płacowym można sobie wyobrazić osobę, która jest w stanie pokryć swoją wiedzą jakby cały obszar kadrowo-płacowy, tak gdy będziemy mieli cały portfel modułów SAP-a u Państwa wykorzystywany, czyli ERP z finansami, z logistyką, z zakupami, z HR-em, z hurtownią danych, to powiem tak, trudno sobie wyobrazić, żeby jedna osoba potrafiła, że tak powiem, ogarnąć te wszystkie moduły. Ale nawet jeżeli byłby to tylko jakby ten wielki omnibus lub rzeczywiście mamy tylko sytuację obszaru kadrowo-płacowego i jednego konsultanta, który jest w stanie, jednej osoby, która jest w stanie to ogarnąć, to pytanie, co się stanie, jak ta osoba będzie niedostępna, zachoruje, pojedzie na urlop, czy wtedy mamy lukę we wsparciu, tak? No bo jej nie ma i teraz się wszyscy modlimy, żeby w tym czasie się nic tam nie stało. Tu jest też aspekt, już pojawia się aspekt kosztu. Taki specjalista SAP pewnie będzie, że tak powiem, miał koszt jego utrzymania wyższy niż specjalisty IT. Jeżeli oczywiście mamy wiele obszarów SAP, które są użytkowane przez Państwa, to takim trzecim krokiem jest możliwość rozważenia powołania zespołu specjalistów SAP, czyli już mamy jakby większą liczbę osób, które są w stanie, że tak powiem, pokryć swoimi kompetencjami wszystkie Państwa obszary. Natomiast wtedy pojawia się nam pytanie również, jak dobrze te osoby znają specyfikę obszarów, za które będą odpowiadały, czy są w stanie rozwiązać wszystkie problemy, które się mogą pojawić, czy też, że tak powiem, tylko, że tak powiem, z jakimiś najbardziej prostszymi czy średnio trudnymi sobie poradzą. Kolejne pytanie, kolejny temat, który w tym momencie mamy, to jest, czy będzie wystarczająco dużo pracy dla takiego zespołu, czy liczba zgłoszeń i problemów, które się pojawiają w Państwa organizacji, będzie, że tak powiem, uzasadniała utrzymanie dla tych wszystkich osób. Kolejnym elementem jest utrzymanie kompetencji tych osób, no bo oni w momencie zatrudnienia, w momencie przynależności do takiego zespołu już jakieś kompetencje posiadają, natomiast musieliby je utrzymywać, one muszą cały czas rosnąć, muszą poznawać nowe obszary, a nie tylko, że tak powiem, stać w miejscu. Nadal pozostaje nam kwestia zastępstw tych osób. Czy oni pokrywają cały zakres czasu, w którym będzie potrzebne potencjalnie wsparcie dla Państwa? No i mamy niebagatelną kwestię już również związaną z kosztami, czyli ile taki zespół będzie kosztował i jak to jest ekonomicznie uzasadnione. Tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli budować ten zespół wsparcia wewnątrz naszej organizacji, musimy również stanąć przed szeregiem wyzwań, które tak naprawdę z którymi będziemy musieli się zmierzyć. To jest przede wszystkim zapewnienie i utrzymanie kompetencji, czyli zagwarantowanie sobie, że mamy osoby, które po pierwsze potrafią wspierać wszystkie obszary, którymi jesteśmy zainteresowani i które użytkujemy w naszym systemie, ale również, że mamy plan, jak w dłuższej perspektywie czasu utrzymać ich kompetencje i co więcej, jak je rozszerzać, żeby te osoby miały możliwość, że tak powiem, pogłębiania tej kompetencji, no bo system SAP też się zmienia, tak? Musimy zapewnić potencjał tych osób, czyli osób musi być na tyle dużo, żeby były w stanie
wesprzeć naszą organizację przez cały okres, kiedy my tego potrzebujemy. Czy tylko pomiędzy godziną 7 a 15, czy na przykład pomiędzy 7 a 19. Wiadomo, że każdy z nas pracuje po te 8 godzin. Trzeba umieć, że tak powiem, zarządzić również tym szerszym okresem wsparcia. Musimy również zagwarantować obciążenie pracą, która będzie z jednej strony powodowała, że osoby nie będą się nudziły, tak, i będą miały co robić w czasie swojego dnia pracy, bo tylko w ten sposób będą usatysfakcjonowane tym, co robią, będą się rozwijały, ale równocześnie nie może być musimy unikać sytuacji, żeby tej pracy było za dużo, no bo nagle się może okazać, że zespół jest niewydolny i cały czas zasypany zbyt dużą liczbą zgłoszeń i jakby to też powoduje nieefektywne wykorzystanie tego zespołu. I też niebagatelnym jest kwestia tak zwanego planu awaryjnego. Jeżeli posiadamy taki zespół, no to zawsze trzeba się gdzieś tam przygotować, co się stanie w sytuacji, gdy albo nas zaleje jakaś wielka fala problemów, albo zespół się nam pochoruje, bo przyjdzie nam jakaś sezonowa grypa, ptasia grypa i nagle się okazuje, że mieliśmy zespół, ale mamy sytuację kryzysową, bo mamy lukę we wsparciu. I w tym momencie jest miejsce, w którym może warto zastanowić się, czy rzeczywiście budować wsparcie wewnątrz swoich organizacji, czy też być może rozważyć modne słowo ostatnimi czasy outsourcing, czyli skorzystanie z zewnętrznej usługi, która będzie nam ten system, to wsparcie realizowała. Mówię o usłudze, nie mówię o zespole. Nie chodzi o to, żeby kupować zespół z zewnątrz, tylko żeby kupić usługę, która będzie Państwu po prostu rozwiązywała problemy z systemem, z bieżącą eksploatacją systemu SAP. To jest trochę tak, jak mamy z prądem. Tutaj sobie pomyślałem o takiej alegorii. No wiadomo, że zarówno w naszym życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym nasze organizacje no, potrzebują do życia prądu. Natomiast pewnie rzadko kto z nas buduje elektrownię, żeby z tego prądu korzystać. Przede wszystkim większość z nas wykupuje usługę dostawy prądu od najbliższego dostawcy zakładu energetycznego, który po prostu nam dostarcza ten prąd wtedy, kiedy my go potrzebujemy. I w tym momencie to jest ten wybór, czy chcemy budować elektrownię, czy chcemy korzystać z prądu, niekoniecznie borykając się ze wszystkimi problemami wynikającymi z utrzymaniem tej elektrowni. Chciałbym teraz jakby wskazać, dlaczego te wyzwania, które stają przed Państwem, gdybyście Państwo chcieli budować taką organizację wsparcia po swojej stronie, to czy tych wyzwań nie ma dostawca zewnętrzny. Ten dostawca zewnętrzny też musi tym wyzwaniom stawić czoła, natomiast jemu jest łatwiej. Pytanie dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o kompetencje, to świadczenie usług konsultingowych, serwisowych odnośnie systemu SAP jest jego korową, główną, podstawową działalnością biznesową. To jest jego działalność. On z tego żyje i robi wszystko, żeby te kompetencje posiadać. Jeżeli chodzi o zapewnienie potencjału, no to tak samo, przez to, że to jest główny podstawowa działalność biznesowa, to tylko i wyłącznie posiadanie dużego potencjału konsultantów i dużego portfela klientów gwarantuje stabilność, którą możemy zaoferować zarówno w świadczonych usługach, jak i w gotowości, którą możemy świadczyć. Jeżeli chodzi o ciągłość wsparcia, czyli dostępność konsultantów przez cały czas, kiedy będą samoni wymagani, to dostawca zewnętrzny posiada dedykowaną organizację serwisową, czyli zbiór konsultantów, których tak naprawdę jedynym celem jest bycie na dyżurach serwisowych i przyjmowanie i rozwiązywanie problemów, które do nich trafiają od naszych klientów. Jeżeli chodzi o obciążenie pracą, no to konsultanci mają możliwość uczestnictwa w wielu projektach, stykania się z wieloma klientami o różnej specyfice, dzięki czemu oni cały czas przysłowiowo ostrzą te swoje siekiery, poznając nowe funkcje, poznając nowe możliwości systemów, nowych ich wersjach, jak również spotykając się z problemami u różnych klientów, nie muszą za każdym razem wyważać drzwi, które już gdzieś kiedyś ktoś inny otworzył. I plan awaryjny, jeżeli mówimy o firmie konsultingowej, o stabilnej, dużej firmie konsultingowej SAP,
potencjał tej firmy sam w sobie stanowi dla siebie plan awaryjny. I mając w okolicach 200 konsultantów, trudno sobie wyobrazić sytuację, że z jakichś powodów nagle ktoś nie może czegoś wykonać, bo jest na urlopie, czy jest chory. Zawsze jest ktoś, kto jest w stanie, że tak powiem, przejąć obowiązki i w ten sposób, że tak powiem, zawsze jest ta ciągłość i plan awaryjny na sytuacje kryzysowe. Natomiast pytanie jest, jakie korzyści Państwo mogą uzyskać przez to, że korzystacie z wsparcia przez dostawcę zewnętrznego? I to jest, wydaje się, jeden z ważniejszych tutaj slajdów w trakcie naszego webinara. Po pierwsze, możecie Państwo uzyskać dostęp, nielimitowany dostęp do wiedzy eksperckiej z całego obszaru systemu SAP. No bo tak naprawdę mając tą wtyczkę, która kieruje Państwa do dostawcy zewnętrznego, w tym momencie macie Państwo dostęp do całego jego potencjału, do wiedzy wszystkich jego konsultantów, którzy w zależności od specyfiki zgłoszonych problemów do nas, do dostawcy, będą Państwu odpowiadać czy rozwiązywać te problemy. Równocześnie pozbywacie się Państwo całego bagażu problemów związanych z utrzymaniem tej wewnętrznej organizacji, z tym, żeby ją utrzymać, żeby o nią dbać, żeby borykać się ze wszystkimi kadrowymi i organizacyjnymi problemami dla tego zespołu. Równocześnie pozbywacie się Państwo ograniczeń, które posiadanie własnej organizacji serwisowej na Państwa nakłada, no bo mając organizację, która posiada kompetencje w czterech obszarach funkcjonalnych i posiada N pracowników, ona nie jest w stanie wesprzeć Państwa w piątym czy szóstym obszarze, jak również nie jest Państwa w stanie wesprzeć w większym wymiarze niż cztery osoby dziennie. Macie Państwo o wiele większą elastyczność w dostosowaniu wsparcia do Państwa zmieniających się potrzeb. Jeżeli nagle potrzebujecie Państwo włączenia dodatkowej osoby do obszaru na przykład wsparcia HR-owego, żeby obsłużyć więcej problemów, które Państwo macie, no to musielibyście Państwo przeprowadzić cały proces rekrutacji, znaleźć osobę, odbyć z nią cykl spotkań, poczekać, aż ona być może zwolni się z obecnego miejsca pracy, żeby móc do Państwa przejść, czyli okres jakby rozszerzenia Państwa potencjału nawet może zająć kwartał, a czasami nawet dłużej, tak? W przypadku korzystania z tego kontaktu i usługi u dostawcy zewnętrznego, po prostu zmieniamy z miesiąca na miesiąc, czy nawet z tygodnia na tydzień pewnego rodzaju ustalenia, ponieważ jedyne ograniczenia, które Państwo otrzymujecie, to są ograniczenia kontraktowe, gdzie my się umawiamy, jaki zakres, czyli w jakim obszarach Państwo potrzebujecie wsparcia, w jakich godzinach, czy też na jakiej, używając analogii do dostawy prądu, jaką moc Państwo chcecie zakupić i odebrać od elektrowni, tak? I na koniec, dzięki temu możecie się Państwo skoncentrować na własnej działalności biznesowej, nie martwiąc się o to, jak utrzymywać tą organizację, żeby ona Państwa zawsze była gotowa i nigdy Państwa nie zawiodła. Nie, Państwo macie usługę, która jest dla Państwa zawsze dostępna i możecie, że tak powiem, zajmować się swoim biznesem, a tylko oczekiwać, że problemy będą rozwiązywane wtedy, kiedy Państwo będziecie ich potrzebować. I wydaje się również, że aczkolwiek to jest temat indywidualny, że koszt takiego wsparcia, gdyby porównywać je do zbudowania go siłami własnymi, może być często niższy niż, przepraszam, koszt budowy organizacji serwisowej wewnątrz Państwa organizacji może być wyższy niż rozważenie, że tak powiem, porównywalnego zakresu usług przez dostawcę zewnętrznego. Ale to jest, tak jak powiedziałem, już indywidualny temat do rozważań z każdym, każdorazowo z każdym, w każdym przypadku. Jak takie wsparcie, jak takie korzystanie z usługi zewnętrznego dostawcy może wyglądać w praktyce? W dolnym rogu tutaj widzimy symbol użytkownika końcowego, który nagle zgłasza problem ze systemem SAP. Oczywiście pierwszym elementem jest przekazanie problemu do wewnętrznej u Państwa, do wewnętrznej komórki, która jest odpowiedzialna za ten pierwszy poziom wsparcia. I teraz od tego, jak Państwo chcecie sobie ułożyć model współpracy, pierwszy poziom wsparcia może albo zajmować się już naprawą i usuwaniem pewnych problemów związanych z SAP-em,
jeżeli takowe kompetencje w tym zespole są, bądź też może służyć tylko i wyłącznie jako element pośredniczący pomiędzy przekazaniem zgłoszenia do dostawcy usługi. To już zależy od Państwa. Natomiast w ogólności osoba na pierwszym poziomie wsparcia próbuje problem rozwiązać, bądź go zanalizować, czy on rzeczywiście zasługuje na przekazanie do dostawcy zewnętrznego. Jeżeli problem jest prosty, jest w zakresie kompetencji zespołu pierwszej linii wsparcia, na przykład użytkownik końcowy zapomniał, jaką transakcję należy użyć, żeby na przykład przyjąć towar na magazyn, no to można w sposób prosty udzielić użytkownikowi odpowiedzi, to jest taka i taka transakcja, albo zrób to w ten i ten sposób i użytkownik jest usatysfakcjonowany, no bo uzyskał pomoc, tak? Natomiast w sytuacji, gdy problem okazuje się bardziej złożony i albo wykracza on poza kompetencje zespołu pierwszego poziomu wsparcia, który jest w Państwa organizacji, albo pierwszy poziom jest przeciążony pracą i nie może zająć się kolejnym zgłoszeniem, które przyszło, w tym momencie temat jest przekazywany poprzez jakieś media komunikacyjne do dostawcy zewnętrznego. Jeżeli chodzi o kwestię, jak ta komunikacja przebiega, no to ona standardowo ma do wykorzystania trzy kanały. Albo jest to telefon alarmowy, albo jest to adres mailowy, albo jest to aplikacja serwisowa, w której możemy zarejestrować nasze zgłoszenie i w ten sposób, że tak powiem, przekazać problem naszemu dostawcy. Jeżeli dostawca, czyli otrzymuje zgłoszenie, czyli ta drugi poziom wsparcia otrzymuje zgłoszenie od klienta, no to następuje analiza zgłoszenia. W wyniku analizy diagnozowana jest sytuacja, co się wydarzyło, podejmowane jest rozwiązanie i przekazywane ono jest z powrotem na pierwszą linię wsparcia po to, żeby pierwsza linia wsparcia mogła zapoznać się z rozwiązaniem. Co jest istotne w tym miejscu, to jest ten zegarek, który się pojawił, mianowicie cała aktywność po stronie drugiej linii wsparcia odbywa się w reżimie uzgodnionych czasów reakcji, czasów rozwiązania. My Państwu, dostawca takiej usługi powinien gwarantować Państwu również zobowiązania czasowe, w jakim terminie Państwo doczekacie się rozwiązania, no bo nie chodzi o to, żeby uzyskać rozwiązanie kiedyś, tylko to rozwiązanie problemu musi być gotowe na jakiś moment w czasie. I to też jest, że tak powiem, cały zakres uzgodnień usługi mówiący o tym, że problemy krytyczne, wysokie, średnie uzyskujemy w takich, a nie innych maksymalnych czasach rozwiązania. Po otrzymaniu rozwiązania pierwszy poziom wsparcia, osoba na pierwszym poziomie wsparcia weryfikuje lub testuje uzyskane rozwiązanie bądź odpowiedź, która wyjaśniała sytuację, która zaistniała w systemie i przekazuje nam z powrotem do użytkownika końcowego informacje o tym, że problem został rozwiązany bądź też jak należy sobie z takim problemem poradzić. Oczywiście to, co tutaj Państwu pokazałem, to jest taki najprostszy z przykładów, jak może wyglądać taka obsługa problemu w praktyce. Natomiast no, życie czasami bywa bardziej skomplikowane i może się okazać, że po analizie zgłoszenia wymagana jest ponowny kontakt z pierwszym poziomem wsparcia, żeby ustalić, że na przykład do rozwiązania problemu na przykład należy podjąć decyzję, czy na przykład musimy dokument księgowy skorygować czy stornować, czy też, nie wiem, anulujemy dokument, czy też robimy w jego miejsce jakąś zmianę. To są decyzje, które musi podjąć użytkownik po Państwa stronie, wiedząc, jak lepiej będzie dla Państwa z punktu widzenia biznesowego, nie konfiguracji w systemie. Po przekazaniu tych odpowiedzi bądź udzielaniu dodatkowych informacji do drugiego poziomu wsparcia następuje dalsze rozwiązanie, wprowadzenie czy też podjęcie działań przez drugą linię wsparcia, takie jakie wynikały z podjętych decyzji biznesowych przez Państwa i ponownie otrzymujecie Państwo rozwiązanie również w reżimie czasu wesela, z którym Państwo się możecie zapoznać, przetestować i przekazać użytkownikowi końcowemu informację, teraz już jest w porządku. Myślę, że doszliśmy do takiego chyba najważniejszego momentu w trakcie w tym naszym webinarze, to jest do odpowiedzi sobie na pytania, dlaczego serwis aplikacyjny może zwiększać efektywność wykorzystania systemu SAP. I w mojej opinii wynika to z tego, że serwis aplikacyjny może wypełniać wszelkie ewentualne luki, jakie mogą występować w Państwa strukturach, w Państwa mechanizmach wspierających tą bieżącą eksploatację systemu SAP. Serwis aplikacyjny potrafi
zaadresować wszystkie Państwa problemy. Oczywiście każda z organizacji ma te problemy różne. Jeżeli Państwu brakuje kompetencji, czyli nie macie Państwo osób, które są w stanie wspierać i rozwiązywać Państwa problemy bądź reagować na inne sytuacje problematyczne w SAP-ie, to my Państwu te kompetencje możemy jako serwis aplikacyjny zaoferować, gwarantując Państwu, że Państwa problemy będą rozwiązywane. Jeżeli Państwo macie kompetencje, ale być może nie macie ich w wystarczającym potencjale, wystarczającej liczbie, na przykład macie Państwo jedną osobę, która potrafi wspierać obszar kadrowo-płacowy, a liczba zgłoszeń czy liczba drobnych rozwojów systemu kadrowo-płacowego jest na 2 lub 3 osoby, to w tym momencie my Państwu możemy rozszerzyć ten potencjał o dodatkowe osoby, które będą wspierały Państwa pracownika. Jeżeli Państwo posiadacie zespoły o wystarczających kompetencjach i wystarczającym potencjale, to tak naprawdę serwis aplikacyjny może pełnić rolę takiego ostatniego bastionu obrony, czyli dawać Państwu gwarancję, że pomimo tego, że Państwo posiadacie własną organizację, to macie Państwo plan awaryjny na sytuację, gdy w jakich sytuacjach ta fala, która może przyjść, może przełamać mury obronne i wtedy Państwo macie pewność, że za Wami stoi ktoś, kto Państwa w tym momencie wesprze i pomoże Państwu tą dziurę załatać. Dlatego naszym zdaniem serwis aplikacyjny jest na tyle elastyczną usługą, czy zbiorem usług, to nie jest jeden produkt. Dla każdego klienta, dla każdej organizacji serwis aplikacyjny jest jakby indywidualnie skrojony na miarę, powinien być idealnie skrojony na miarę usługą, która odpowiada na problemy tego konkretnego klienta, tej konkretnej organizacji. I co więcej, jest to usługa, która może żyć razem z rozwojem systemu, bo Państwa potrzeby też się mogą zmieniać, też się mogą, że tak powiem, modyfikować i serwis aplikacyjny będzie się dostosowywał do tego, czego Państwo możecie w danym momencie potrzebować. Jeżeli już wiemy, jak ten serwis, dlaczego jest ten serwis i co on miałby robić i jak pomagać Państwu, to na sam koniec powinniśmy sobie zadać pytanie, czego powinniśmy oczekiwać od dostawcy zewnętrznego, ażeby usługa serwisu aplikacyjnego rzeczywiście mogła realizować te pokładane w niej nadzieje. I tak naprawdę jest takich, w mojej opinii, pięć rzeczy, które dostawca, czego powinniśmy oczekiwać od dostawcy takiej usługi, czyli przysłowiowo od tej elektrowni, która ma nam ten prąd w tym gniazdku dostarczać. Przede wszystkim taki dostawca zewnętrzny musi posiadać organizację, która jest w stanie zapewnić Państwu potencjał i ciągłość świadczonych usług serwisowych. Czyli to, że ten prąd w tym gniazdku będzie zawsze, w godzinach, których sobie ustalimy, w potencjale wystarczającym do Państwa potrzeb, które Państwo potrzebujecie. I co więcej, że to wsparcie będzie Państwu realizowane również w tym reżimie czasów SLA tak zwanych, czyli czasu rozwiązania, czasu reakcji na zgłaszane przez Państwa problemy. Dostawca zewnętrzny powinien Państwu gwarantować również jakość realizowanych usług, no bo tak naprawdę od tego, jak dobrze i jak szybko potrafimy problemy rozwiązać, będzie zależało, jak szybko Państwo uzyskacie rozwiązanie Państwa sytuacji problematycznych, limitujących możliwość rozwiązywania czy efektywnego eksploatowania systemu SAP. Oczywiście nie bez znaczenia jest również szeroki wachlarz usług, jaki jest w stanie dostawca zewnętrzny Państwu zaoferować. Szeroki zakres usług, zarówno jeżeli chodzi o wsparcie, nie tylko rozwiązywanie problemów, czy też naprawianie problemów, ale też odpowiedzi na pytania, czy prowadzenie szeregu warsztatów, szkoleń, realizowanie małego rozwoju, pisanie dokumentacji, tak żebyście byli Państwo zabezpieczeni na wszystkie możliwe sytuacje, które mogą się Państwu pojawić w trakcie używania systemu SAP, nie tylko w zakresie tego wsparcia biznesowego, aplikacyjnego, ale być może również w sytuacji, gdy nagle się okaże, że błąd dotyczy infrastruktury technicznej czy sprzętowej, czy też na przykład wiąże się z koniecznością wykonania małego projektu, bądź nawet dużego projektu, który będzie niezbędny do rozwiązania Państwa problemów. Wydaje się również istotnym jest kwestia indywidualności w podejściu do partnerów. Celowo napisałem partnerów, nie do klientów, ponieważ usługa wsparcia powinna być usługą długofalową, gdzie im dłużej ona trwa, tym bardziej znają się obie strony. Organizacja serwisowa coraz lepiej zna system i specyfikę klienta i w ten sposób, że tak powiem, to wsparcie może być one coraz bardziej efektywnie. Ale indywidualność to również kwestia dostrzegania specyficznych potrzeb partnera i potrafienia dostosowania się do nich, a nie wtłaczania klienta w
jakąś sztywno zdefiniowaną usługę, którą chcemy, którą klientowi dostawca chce sprzedać. I na koniec zaufania, czyli myślę, chyba to jest też najważniejsze, pewności, że ten dostawca ma te wszystkie rzeczy, o których mówi, które pokazuje i posiada coś, co powoduje, że Państwo będziecie wierzyli, że ten prąd w tym gniazdku zawsze, zawsze popłynie. I na koniec, jeżeli już sobie powiedzieliśmy, czego możemy wymagać, czego się powinno wymagać od dostawcy, to chciałbym już na koniec pokazać Państwu na kilku slajdach, jak te rzeczy są realizowane, czy co oferuje w tych zakresach BCC. Przede wszystkim jesteśmy najstarszą organizacją serwisową posiadającą usługi serwisowe, świadczące usługi serwisowe od 2004 roku. Byliśmy pierwszą organizacją, która te usługi rozpoczęła na rynku polskim świadczyć. Posiadamy dedykowane zespoły serwisowe, które są w stanie obsłużyć całą specyfikę systemów SAP, gwarantując czasy rozwiązania i czasy reakcji. Oczywiście jesteśmy certyfikowani, posiadamy wszystkie certyfikaty, główny SAP-owski certyfikat Partner Center of Expertise zdobyliśmy jako pierwsza firma na rynku polskim, co jest też ciekawe, zdobyliśmy go zanim SAP był gotowy, żeby taką certyfikację przeprowadzać. Świadczymy Państwu, jesteśmy gotowi świadczyć pełen zakres usług, nie tylko w zakresie wsparcia biznesowego, ale również wsparcia technicznego, kolokacji systemów, czyli pokazujemy Państwu, że jeżeli się pojawią problemy również techniczne, my Państwa z tym nie zostawimy, bo mamy kompetencje, żeby Państwu też w tym pomóc. Mamy nadzieję, że wielu klientów postrzega i Państwo również możecie nas postrzegać jako partnera od wszystkiego, że mamy potencjał do tego, żeby potrafić rozwiązać wszystkie i odpowiedzieć na wszystkie Państwa potrzeby, które mogą się pojawiać w trakcie eksploatacji systemu SAP. Jeżeli chodzi o kompetencje, to posiadamy największy zespół konsultantów w Polsce, jest to w tej chwili ponad 200 konsultantów SAP. Posiadamy szereg certyfikatów potwierdzających kompetencje naszych konsultantów i tak jak powiedziałem już wcześniej, oferujemy, że tak powiem, wsparcie w zasadzie wszystkich obszarów SAP, które mogą być u Państwa eksploatowane. Jeżeli chodzi o zakres usług wsparcia, to tak jak pokazałem, no tutaj prezentujemy na tym takim plastrze miodu, pokazujemy szereg różnych drobnych aktywności usług, które możemy w ramach tego tak zwanego serwisu aplikacyjnego dla Państwa świadczyć. Możemy rozwiązywać problemy w czasach SLA, możemy je analizować, możemy odpowiadać na Państwa pytania, wyjaśniać, wspierać, możemy dostosowywać system do not, które się pojawiają co kwartał, na przykład w obszarze kadrowo-płacowym, możemy realizować mały i średni rozwój, który no, jest również wymagany w trakcie no, dostosowania systemu do zmieniających się potrzeb. Możemy prowadzić dla Państwa warsztaty, szkolenia, wspierać Państwa w testach, możemy Państwu dokumentację pisać, czy przeprowadzać jakieś audyty, tak? Także, no i wiele różnych białych pól, które jeszcze możemy wypełnić, bo Państwo też możecie ich potrzebować. Jeżeli chodzi o indywidualność w podejściu, to tak jak już powiedziałem wcześniej, my dostosowujemy usługę do Państwa potrzeb. Tak naprawdę w pierwszym kroku staramy się zawsze się dowiedzieć, czego Państwo potrzebujecie, co jest Państwa problemem i zaproponować Państwu ten podzbiór usług, które Państwo będziecie potrzebować. Może to być albo ten przysłowiowy ostatni bastion, albo pełne przejęcie, że tak powiem, głównego ciężaru obsługi problemów serwisowych. I do tak uszytej usługi my Państwu dostosowujemy zarówno model rozliczeń, jak i czasy dostępności serwisowej, czyli godziny, kiedy Państwo możecie chcieć z tych usług korzystać. Na przykład też to jest ciekawy aspekt w tym miejscu, w trakcie dostępności serwisowej na przykład jest potrzeba klienta, że wystarczający jest wsparcie pomiędzy godziną 8 a 16 czy 8 a 17, natomiast ma 2 dni w miesiącu, kiedy nalicza płace i tam, że tak powiem, by chętnie widział możliwość zgłaszania problemów do godziny 20. Też jesteśmy w stanie, że tak powiem, w ten sposób do potrzeb klientów rozwiązywać. To, co również klient, partner u nas otrzymuje, to jest dedykowany koordynator, który czuwa nad całością prawidłowej realizacji naszego kontraktu, naszych uzgodnień. Jest to osoba, która jest Państwa opiekunem merytorycznym. Jeżeli macie Państwo jakikolwiek problem z eksploatacją systemu, jakieś zgłoszenia toczą się za wolno, albo nagle macie Państwo jakąś dziwną potrzebę i nie wiecie, jak ją zaadresować do nas, po prostu podnosicie Państwo telefon, dzwonicie do koordynatora i mówicie mu, jaki macie problem i on próbuje ten temat dla Państwa zorganizować, rozwiązać, czy też, że tak powiem, wyjaśnić, co się dzieje.
I takim ostatnim elementem, jeżeli chodzi o indywidualność, to jest chyba coś, co nas teraz wyróżnia na wśród innych dostawców, to jest to, że my pozwalamy naszym klientom na ciągłą ocenę świadczonych przez nas usług. Aplikacja serwisowa, którą wykorzystujemy w trakcie procesu wsparcia, umożliwia użytkownikowi po każdym zakończonym zgłoszeniu, po obsłudze każdego zakończonego zgłoszenia, dokonać subiektywnej oceny, czy proces obsługi tego zgłoszenia był zgodny z oczekiwaniami, czy też był lepszy, czy też nawet bardzo dobry, czy też był poniżej oczekiwań, czy też był zły. Jest to dla nas informacja, która nam pokazuje, kiedy coś złego dzieje się w odbiorze naszych usług przez naszego klienta i możliwość podjęcia jakichś działań korygujących tak, żeby ten odbiór naszych usług był pozytywny i żeby tak naprawdę wpisywać się w oczekiwania naszego klienta. Jeżeli chodzi o zaufanie, no to mi się wydaje, że chyba też jakby tutaj dobrym i najlepszym odpowiedzią na to jest lista tutaj niektórych klientów, którzy nam zaufało, ale co największe, nam nadal ufa i korzysta z usług, cały czas korzysta z usług wsparcia, dzięki czemu, w co wierzymy, eksploatacja ich systemów SAP jest efektywniejsza, mniej problemowa i mają pewność, że nigdy nie zostaną sami, bo zawsze każdy problem, który się pojawi, nawet najtrudniejszy, doprowadzimy z nimi do końca. Proszę Państwa, doszliśmy do końca mojej prezentacji, mojego webinaru. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać, że serwis aplikacyjny to jest zbiór usług, które mogą być dostosowane do Państwa potrzeb, odpowiedzieć na Państwa potrzeby, dzięki temu spowodować, że rozwiązać problemy, które mogą powodować, że eksploatacja systemu SAP może być łatwiejsza, bądź problemy, które Państwo się pojawiają, mogą być szybciej rozwiązywane. Jeżeli widzicie Państwo, znajdujecie Państwo w swoich organizacjach miejsce dla serwisu aplikacyjnego, bądź zauważyliście, że pewne potencjalne obszary ryzyka, o których mówiłem na początku, Państwa mogą występować i nie są zaadresowane, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie się spotkać, porozmawiać, spróbować się zastanowić, jak można Państwu pomóc w Państwa konkretnej sytuacji i być może przygotować jakieś propozycje, jak mogłoby dla Państwa wyglądać skrojona na miarę usługa serwisu aplikacyjnego. Polecam kontakt z naszą firmą, z działem współpracy z klientami, czy też ze mną osobiście. W każdej chwili będziemy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania, czy też, tak powiem, spotkać się, żeby o tej usłudze porozmawiać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do widzenia.